Siemanko, słyszę na czatach temat w 11 odcinku z serii Powrót do przyszłości Farm Simulator 2019. W dzisiejszym odcinku zaczynamy orkę na nowych polach. Bo poza odcinkiem rzuciłem już wapno, bo było bardzo, ale to bardzo złe, paha. I przy okazji sobie protestujemy Ursusa z tym pługiem, który już był dzisiaj już brudny, bo po ostatniej orce oczywiście MTZ-em jeszcze. To było. To co, palimy maszynę i jedziemy. Trochę może być głośniej gra, bo w ostatnim odcinku było trochę cicho. Także teraz powinno być lepiej. Kogucik włączamy. Wow! Dobry! Jak ty jeździsz? Dobry. Normalnie. A gdzie sąsiad? Ja z Anglii przyjechałem. A co ty z czynnikiem sąsiada jeździsz? No do sąsiada przyjechałem. A. I no ja jego kuzynem jestem. A co dzisiaj nie mówił? A widzisz. Ja z Anglii. A co ty jedziesz robić? No resztu. A no dobra. Tylko nauć się, tylko nie wyjeżdżaj, dobra? A. Nie wymuszę następnym razem. Dobra. No. Miedzę od domu mam zostawić czy zaorać? Potem. Zostawić ci palnę zaraz. Dobra, to dołów narobię, żeby niech panu zawiewa całe te podwórze. Nara. To? No, taki ham, patrzcie. Pierwszy raz go tu widzę, ale dobra, nie było tematu. Do mną kuzyn sąsiada. Pierwsze słyszę, nie chwalił się jeszcze. A mi się sąsiad na magary chyba poszedł, bo gospie go nie ma. Nie wiem. Nie zwracałem tak dokładnie uwagi na to. Dobra. Opuszczamy i rura. Pięknie idzie. Na puk samolubkę. Potem trzeba będzie zobaczyć, jak ten kuzyn sąsiada sobie tam radzi w polu. Ależ to gruchu, tylko musi gasnąć. O! A, chyba Sim Radio włączył. Gdzie się pomylił? O, zatem usunąć trochę ciężko, ale... Lewokadę załączymy. Teraz będzie git. Na pewno lepiej się ora niż MTZ-em, to jest 100%. O wiele, wiele lepiej. Mam nadzieję, że tam kuzyn nie rozwali sobie tego zatora, bo chyba nie na całą wioskę. To się derryja i znów będzie głośno. Znowu będzie musiała policja przyjechać na interwencję. A tu już kilka interwencji na naszej wiosce było ogólnie. Nie będę liczył ile do sąsiada, bo mi się jeszcze nie doliczył. A... miał liczyć, no to mówię, nie doliczyłbym się, więc... wolę nawet nie próbować tego robić. Może się spytamy sąsiada, jak wrócić z Hawaii. Z wakacji skądś tam. Gdzieś klania, nie wiem gdzie on tam jest. Zależy. W ogóle ma zamiar wrócić tego dnia. A w ogóle się może też ten niby 6 ma lat.
trochę tak. Mogła się to tam umoc, nie wiem, 13? Nie wiem. Nie wiem. Ale wolę nie uprzedzać faktów, jak na razie. Bo jeszcze gafę zrobię i dopiero będzie. O, mogę po prostu coś strzelić. U mnie sąsiad podobno bizona sprzedał. Jak słyszałem, a czy to prawda, to nie wiem. Będziemy wracać koło głaski sąsiada, to zobaczymy. To prawda. Bizon zawsze stał jako na gospodarstwa, a na nic nie widziałem. Trochę takie dziwne. To bardzo. Nie zapomnij się, dostaliśmy już do 11 odcinka aż. Nie mówię sobie, tyle odcinków nie miała. Ogólnie miło, fajnie się to nagrywa i tak dalej, więc tylko tak brniemy z tymi odcinkami. A też tak fajnie to kurna do tego starego farminga powrócić. Więc to są plusy. A tak widzę, że jeszcze zbiedniałem trochę. Bo mamy tylko 3519 euro. To też poszło na utrzymanie ziemi i maszyn, i rachunki ogólnie. Więc do tego tak. I też na same wapno, nie? Poszła kasa. Więc... Wow. Zobaczymy, ile czasu nam zajmie zdobranie tego pola. Bo jestem aż sam, kurde, ciekawy. Mamy powiedzieć pierwszą połowę. Jedna strona pola będzie mniej zaurano zaraz. Więc ten plus taki. Jak widzieliście, dużo tego jęczmienia i owca nam nie dało. Owca nam więcej nam dało niż jęczmienia, tak naprawdę. Już mniejsza z tym. No jeszcze zostaje tam, tam daleko stoja jeszcze na jesieni do zebrania. Więc... No, zobaczymy, jak odda nam soja. To jest kluczowa... Mam, jak powiedzieć... Kluczowa roślina, którą dostaliśmy po jęczmieniu, który tam był. Ło. Kurde, gupirów. Może uzupełnię taką dobrą skrętność. Ratował mnie.
byśmy już dawno w rowie leżeli. To jeszcze gorzej by było. Więc ten plus właśnie. Gdybyśmy wpadli, to dopiero by było. Musieli iść po tego patankę, czy jak to tam już zapomniałem, żeby nas wyciągnął. Ale na szczęście się obeszło bez tego. Więc lecimy dalej. Orką. Możecie widzę obstawię w komentarzach, ile da nam tam soja. Ja tam dużo nie obstawiam. Nawet wolę nie obstawiać nic tak naprawdę, bo wolę tam przekonać. Jakby to był nawóz rzucony, od razu mówię, że był. Także nie mówię, że nie było. To może w następnym odcinku zobaczycie też może się na kocy, chociaż zobaczymy jeszcze. Bo trawa, którą sialiśmy w poprzednim odcinku, w drugim samym odcinku, urosła, także mamy się na kocy? Nie wiem, zobaczę. Okaże się jeszcze. Przed nagrywaniem zatankowałem, także zresztą mnie zbraknie paliwa, bo było końcówka praktycznie, jak pamiętacie. Także wyjdziemy sobie tak. No ma taki omijak, jak tam został, to trudno z siewnikiem potem. Gdybym musiał coś tam poprawić i tyle. Jeszcze ostatni przejazd został, tak myślę. Chyba tym idzie temu Stańcowi. Mam nadzieję, że tam skiby sąsiadowi nie urwał w tym pługu. Bo jakby urwał, no to dopiero by była jeszcze gorsza awantura. Dobra, to tutaj po jęczmieniu mamy zaorane. Jedziemy teraz po owsie. O, ale rzuca na tym pola. Jest w drodze. Ojej. Dobra, przepołowimy sobie. Można powiedzieć. Dobra. W dół. I ogień. Od lżejsza ziemia, usłys ma lżej. Jak dorobimy, to trzeba będzie myśleć nad nowym kługiem chyba. Jestem trochę większym.
No nie obrotówkę, ale... Więc to bym miał więcej skip. Na pewno by mi pomogło. Muszę może powoli rozglądać z jakimś pługiem i dorabiać sobie na niego. No bo trochę kasy ogólnie też przeoszczędzić by się przydało, bo... My teraz jesteśmy biedni. Uważam, że nigdy nie jesteśmy na plusie w takim dłuższym czasie. Więc... Trzeba trochę przeoszczędzić. A i też gwiazdówka, która była na 10 odcinku. Nie 9, sorry. Którymiś tam z tymi odcinkami. To była akcja u sąsiada ten pieszonka wyborza. Tam wpadłem w ruch, no to postanowiłem, że oddam ją nazwą, bo już tak była pogięta, że już się nie nadawała praktycznie do niczego. Więc... Próbuję też pomyśleć nad nową zgrabiarką i ten pieczęcarką. To sobie samą zgrabiarką, bo siano uschnie i to nie daje się 22, więc... No ta orka jakoś szybko idzie dosyć, nie powiem, że nie. Nie jest tak źle. Muszę martwić, że napęd mi nie zadziała, tak jak tam to zacie po tym wypadku. W dwóch wypadkach, ale dobra. Jeden był nie z mojej winy, także... Lubina MPC-ta, więc do niego już mieliśmy pretensje. Jeździ po pijanemu, ale dobra. Hello? Jakbyś to idzie. Hello, sąsiedzie. O! Żyd wrócił. No, wróciłem z wielkiej wyprawy, a to dokładnie z budowy. Gdzieś ty, kurne, był jakiś siostrzeniec tam ora podobno. No! Nie siostrzeniec, nowy sąsiad. Co? Jaki nowy sąsiad? No, nowy sąsiad, no chodź ci pokażę jego gospodarkę, no. Jezu, nie słyszałem, że jakiś nowy sąsiad ma tu być. Kurczak, jak wody wpadło, aż się muszę umyć. Jezu. No co, i co? I nowy sąsiad ma być i co? Ale nic nie wiedziałem o tym. No u mnie na polu aktualnie robi. Aha, to ile mu płacić za robotę? Dostaje trochę.
Ty czemu powiedziesz, że siostrzeniec twój? Nie wiem. Zobacz, czy ci pługa nie rozwalił. Ty, sąsiad! O, dobry. Gospodarkę ci zrobiłem, sąsiad. No. Co, z miaciem żeś kuźwa, ile żeś ta flag wypili? A i zobacz, sąsiad. Zobaczysz, jaka to gospa. Jeszcze musisz zgasić oszczędność paliwa. Już mam tego dość, tego twojego złoma, normalnie. Grechot tylko idzie. Boże. Jeszcze na skuśkę se musi sąsiad drogę na flaszkę zrobić tu. Jest. Może na skuśkę. Chryste panie, jakie to jest wielkie. Pimpek się zawiesił. Się powiesił z nerwów. Chłopocinę. Czekaj, co, to są tutaj świnie, jo? Tu świnie będziesz miał. Chlew, no normalnie dla tego sąsiada tu co stoi. Ten taki z tym, taką czapką zimno biało. Tam cię będę trzymał. Jak będziesz niegrzeczny. No, tym się odprowadzę, co masz w japach. Co? Odprowadzę, co masz w japach. No nie mogę otworzyć. Zakluczone. No otwieraj te drzwi. Nic. Świeci pustkami. Na razie. Tu jakoś mgło, kurde, zaleciało normalnie. Chłopu na jamach konia zadusiło. No. Nie za dużo tych wiatr trochę? No. Ja wiem, że wy żeście się po tej flasce rozbujali i robota szła, ale nie za dużo tego tutaj trochę. Jest w miarę. No jo. Tylko że teraz to ta, to jest ino bida skrypi. Będę no. Musiał sobie. A czekaj, nie do tego sąsiada ja mówię. Bida ino ripi i będę musiał sobie u ciebie dorobić na maszyny, bo to jedno. No, a o to puszy. Się już sąsiedzie nie martw, to już też z Henkiem załatwiłem, niedługo będzie. Dobre. No tak widzicie, mamy nowego sąsiada, którym jest. Ten ciul, ten otu. Ten zielony. Mówię ci, będę cię w tym chlewie trzymał. A co ja jestem? No, na łańcuchu. Tak jak tego pimpka tu. Czemu tego na łańcuchu trzymasz? Bo uciekę. Biedny pies. Ja tam lecę do roboty, nie wiem jak wy panowie. No już, wąt stąd, bo kopa zasadza. Do widzenia. No to mamy nowego sąsiada. Kurde, kto mi Ursusa zgasił do cholery? Sam zgasł, bo jest tak zagraciały. Słyszę, to jest imię radio. Chyba tu kończymy orkę. No tak, widzicie, mamy nowego sąsiada, także będzie nas trójka. Jakie tam będziemy maszyny? Nie wiem. W następnym odcinku się pewnie okaże, albo za dwa następne. Za dwa następne, Boże. Czemu aż tak? No, zanim Zbychu mi te maszyny załatwi, to trochę minie czas. Zbychu to cię potrafi w jeden dzień załatwić. A no, jo, za flachę. Tak, postawisz mu skrzynkę? A, w godzinę i będą maszyny. Pojedę skrzynkę teraz. Jak coś sąsiedzie, wcale ci miedzy nie zaorałem, w ogóle. Co? Nic. Mówiłem, że ten szczyl orać nie umie. Bo skąd ty tu przyszedłeś na wieś, co? Z Dolnego Śląska. I kto gdzieś tam robił? Żyłem. Czyli? Te, bo no, każdy ucieka z Dolnego Śląska teraz przez te dziury
co w ziemi się zapadają. A. Każdy ucieka w swoją stronę. To ty uciekłeś do Mazowsza. Jo. Boże. Może tu to gówno mnie nie dopadnie. No tu jeszcze nie było. Te urwiska, bo mi się prawie chata zawaliła. Tu musisz się sąsiad zarejestrować w urzędzie gminy. O nie, u tych pisowców nie ma szans. Bo? Bo tak. No tu haliny. A to już bardziej. Bo? Nie, nieważne. Zobacz się, jakie ma pomysły, kurde. Dobra, piwko podczas prac nie zaszkodzi. Tam coś od edytorze skitrał. Jo. Pod siedzeniem. Boże. Co tam walisz to siedzenie? Au. Nie pytaj. Au. Au. Coś się ścina ten świat. No. Au. Anomalie jakieś, sąsiad. Jo, Putin szykuje przycisk od atomówek. Pierwszy mi z tym przyciskiem w dupę. Ale przyjdzie nasz kochany Andrzej Duda i go kopnie. Ej. Jezu. Co? Nie. Ała. Hmm? To nie molestujcie tego świata. Jednak dobrze zgadzam, że sobie był na chlaniu. No, z tym... Czekaj, z kim on tam to budował mi? Z Mietkiem. No. Wypili o dwie flaszki za dużo i się rozpędzili z tymi wiatami normalnie. Gdzie jest za flaszkę, a nie za kasę? Tak naprawdę. Dobre piwko. Jezu, daj jedno. Nie mam już w skrzynce, ostatnio zabrałem. A nie. Ciepłe? No, to niedobre. Takie o. Może wyjść. A to jest najtańsze, tam sąsiad ma kupione i... A to najdroższe byś chciał? No jo. Heinekena? Co najmniej. Jezu. U nas we wiosce nie ma takich piw. Będę ściągał z Anglii, no. Boże, po co? Tam najlepsze są. Nie. Boże. Angielijowie jest nam się dużo na nas. Jak tam praca w polu? Ale jeszcze trochę i będę kończył wyorać. Sorry. Przyjął się, o Jezus. Chyba się piwo przyjęło. Jop. To tam procentówka, czy jakie to tam? No i, no ba. Jezu. A przy pracach to jakie ma być? Zero. A, na pewno, chciałbyś. Albo seteczka. Gorzej jak psy najadą. A to podobno mają zacząć jeździć, wiesz? Bo złodziej coś ukradł, jakiś sąsiad coś ukradł. Sąsiad złodziej, ten nie nachlany, kuźwa. Ten może ten twój kuzyn, czy jak on tam miał? Nie wiem. A to tak naprawdę mnie oszukałeś, że jesteś jego kuzynem, ty kciulu. A?
A skąd ja mam wiedzieć, kim ty jej... Skąd mogłem wiedzieć, kim ty jesteś? Co ty jestem, kurde? Gdzie? Na powietrzu to jest napisane? Nie, w papierach. Których się... oczywiście dawno już nie ma. Są. Tego w urzędzie gminy. Bo przyszedł twój sąsiad i na nie nasał. A ja wiem, co z nimi zrobił. Ale mam kopię zapasową w domu, także wiesz. Spokojnie. Już tu sąsiadem drugim się postaram, żebyś nie miał żadnej. Ja ci mogę wywalić ze wsi, co? Niby jak? Głaszę ci zburzę. Czym? Mam swoje kontakty. Na tej wsi nawet sieczkarni poludzkiej nie ma. Do Hańka trzeba dzwonić, ma. A po co ja do żadnego Hańka 100 km stąd nie będę dzwonił, mam wejście. 10 km stąd jest sieczkarnia. Boże. Na co ci to sieczkarnia teraz? No teraz nie, ale będzie pewnie potrzebno, nie? Skoro mam świnki. No. I kury, jajka będziesz sprzedawał na całą wioskę. Jop. Będzie można jajecznicę zjeść. O. Jezu. Co za chłop. A na tej stronie polnym zostanie ostatni przejazd, więc będzie gitara. Jeden sąsiad z Łodzi tam robi, siedzi, nie odzywa się. Siedzi w kiblu, sra. Jezu. Ktoś ci mu dał do tej zamiany, co? Wcześniej szambo chyba pompował, bo coś śmierdziało normalnie. Aha. A to aż tak? Do ciebie na pole. Co? Tylko, tylko nie na soję. Nie wiem, tu przy domu. A, no to jest zaorane, także spoko. Ten dodatkowy nawóz, dzięki. Czemu w tym świecie musi być wszystko za flachę, nie za gotówkę? Nie wiem. Porąbany świat. Jaki świat, tacy i ludzie. Wypraszam sobie. Ty się do tego zaliczysz, ale ja nie. Raczej jaka wieś, tacy i ludzie. No właśnie. No właśnie, a ty w tej wsi mieszkasz, więc... No ale ja nie kradnę, jak sąsiad przynajmniej. A skąd ty wiesz, co on robi? A może on ma rychę pędzi w garażu? O tym w garażu to on ma bałagan, tyle wiem. Bałagan ma wierszy w tym garażu. Nie sprząta w nim chyba. Domyślam się chyba, że nie sprząta wcale. A mógłby. To ty musisz czekać na maszyny, żeby kurna zacząć robić to w polu. Jakieś pole są musisz kupić. Na razie pracuję u sąsiada. Ja ci 5 dych płacić za godzinę? Jo. Ale ja sobie godziny piszę na czarno i tak. Po 13 godzin w pracy. Bo? No, żeby więcej zarobić. Aha. Czyli go robisz w pambuku tak naprawdę. Dokładnie. Jezu, co za chłop. Oszukista. Czekaj, tylko sąsiad się dowie. Ciebie obetnie pensję. Jo, na pewno. No. Au. Kablarzu pierdzielą. Jech. Już wiem, dlaczego cała wieś gada, żeby z tobą się nie zadawać. Bo jak nikt nie płaci podatków. Że ty cham jesteś. Bo co? Każdy mówi, bo byłem u sąsiadu. Tak, bo co, w oczki kolerze mam takiego Ursusa? Co? Nie, tylko wiem, że jest... Każdy mówi, że... bo już potem chwilę nie mogła się wypowiedzieć. I każdy mówi, że ino cham jesteś. A oni to i nie... ludzie mają rację. Jak ty nawet mnie nie znasz dokładnie, co ty masz tam miałą opinię wystawić?
Ludzie ci ją wystawili. No, ale ty nie możesz mi opinii wystawić, bo mnie nie chcesz tak jak mi. Ale ja mówię tylko to, co ludzie mi powiedzieli. Ludzie tylko potrafią podkładać to, co tak głupi Stasiek gada, nawalony. A skąd ja mam? Gdzie tu mieszka Stasiek, gdzie tu mieszka Rysiek? Ja wiem! Do niego często policja jeździ. Nie wiem dlaczego. Sąsiad, złodzieju, pomożesz mi jedno pole zrobić, jak u siebie już pokończysz, żeby już na darmo nie stał? Ja nie jestem złodziej. Nie kradnę. A co, ciur cię wie, co ty robisz? Wszystko mam skupione, nie kradzione. Akurat u Susana mam papiery. Więc, wiesz... O, ostatnie przyjazdy na polu zostały. Ty już masz skończoną robotę? Nie. A ile jeszcze będziesz miał pól? Do zrobienia? No. Ile jeszcze będziesz miał pól do zrobienia? To jest ostatni, znaczy ostatni tu już jest. To pomożesz mi jeszcze jedno pole tam, nie? Mhm. Które było taką legendą, co żeś się do rowu wpierdzielił, czy jakimś tam ciągnikiem. To gwiazdówko było. Jo. To tam gdzieś tamte, mi mówił inno sąsiad, ale... Ja wiem gdzie. No. Musisz się pól, chronologii pól nauczyć. Nie gadaj tam. Bo jeszcze nie na swoje wjedziesz. Dopiero będzie. O, to teraz ostatni przyjazd tak naprawdę zostanie. Że gitarowo. No, ostatni przejazd został. No, można powiedzieć, że w tym sezonie dużo orki było. Jest. Jak pól doszło, to... I skończone. Dobra. Chcieliśmy sobie pomóc. Gdzie ten wjazd cholerny tu jest? Tu. Jeszcze tak gwiazdówki nie zabrali. Kurde. No. Nie wiem czemu on gaśnie, gdy wysiadam, dobra. Widzę, to dalej leży, nie zabrali jej jeszcze. Muszę chyba zadzwonić, żeby ją zebrali w końcu. O, to nie gaśnie, dobra. Już się musiało zbugować. Dobra, to zauramy to sąsiadowe pole. W ogóle dzięki, robisz mi darmową dniówkę. Ale ty tak zarabisz za pola, a nie za godziny. A godziny nie robisz teraz, więc...
A skąd ja mam to, co on robi? On mi różnie liczy. Wyjadę sobie dniówkę, bo ja mu oram pole. Teraz. Wie. Zostanie porówno. Na pruty, jak but chodzi, to... Może byś go poszukał po wiosce, co? Nie chce mi się. Bo? Halina niech go szuka. Halina ma go w dupie. Nie dziwię się. Czemu? Nie wiem. Upijak? Nie wiem. Nie komentuję. Jezu. Serio? W każdym razie ten zetr już na fioletowo dymi. Bo? Walej bierze. Aha. No długie te pole, ja pierdzielę. Małe, a długie. Sąsiad musi nam zapłacić za tą orkę, no nie za darmo, no kurde. Na paliwo musi dać. Nie ma nic za darmo. Najdłuższe pole muszę mu robić. No ja pierdzielę. Żeby go coś. Siedzi ma wszystko w dupie. Ech. Taki już jest z sąsiadami. Wiesz, jak jeden doszedł, to już w ogóle. Mam nadzieję, że kolejny nie dojdzie, bo już w ogóle wtedy będzie przesrane. No to można powiedzieć, że nasza wioska się rozrasta. No. Ale że aż tak, no to nie spodziewałem się tego. Chociaż lepsze takie ze strony rozrastanie niż żadne tak naprawdę. Łe. Wyciągnie się. Też wjechałem do rowu przed nimi kołami, to... Usuń da radę. Sam wyjedzie. Tam się to zdychę nawet, kurde, zapłaci za tę orkę, bo tam dużo nie chce. Tak już na plus byśmy wyszli. O, już zapłacił? Fiolet przyszedł, Boże. Nie mu to powiedzieć. Kurna, chyba w myślach mi czyta. Więc... No. Jedź ich przelewu do cholery. Ktoś bank obrabował.
Jeszcze po ukasu. Zresztą jak kurde z 5 litrów sensu to gwiazdówkę podobno, no to już w ogóle będzie zajebiście. No, już powoli kończymy te pole. Ech. Na szczęście. Fajne. Co? Maszyny przywieźli. Dobra, zaraz przyjdę. Tylko już tu skończę, bo jak widzisz, trochę żem się napił i no i koślawo zaorałem. Jestem przy gadaniu na CB Radio, nie słucham nawet. Tak jest przerywa. Sąsiad, idziemy? Kurna, ciężko ta ziemia tutaj do tego orania jest. To bardzo ciężka. Sąsiad, nie za duże to? Sąsiad, to nie wszystko. Czekaj. Widzę, Kurna, wyłącz to CB radio, pizdziet. Nietypowy kolor, kurna. Jak sportowy, jo. Jo. O, wyłączyłem ten fibradio w piździet. Nie, w kieszeni. Jak ty fibradio noszę, czy co? Tak przerywało, bo tutaj zawsze na tym po zasięgu nie ma. Sąsiada tutaj. Na tym, jak się przejedziemy, co tam tu sąsiadów słychać jeszcze? I będzie koniec odcinka. By tak trwa ponad już 48 minut, więc taki trochę no dłuższy odcinek. Ale że taki niż żaden, jak to się mówi. Ja dziękuję też za pozytywne odebranie serii, także bardzo miło z tego powodu. I do tych motywów naszego nagrywania. Dzięki temu mogę się częściej pojawiać odcinki. I tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czasu do czasu w jakimś tam odcinku losowym pojawia się jak muzyczka taka, gdzie podkładzi kleciutki, jak właśnie ostatnio było. Także no. W zasadzie chyba ostatni przejazd, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że ostatni. O, sąsiedzi przyszli. Halo! Halo! Co masz, to chyba w przyszłym odcinku pokażemy, co? Ja musiałem to CB radio wyłączyć. Rzeczy to ryja, to jest CB radio jak cholera. Ja pewnie się... Tyle masz odcinka, najwyżej kończ. Dokończymy oranie poza. W przyszłym odcinku pokażesz sąsiada maszyny. No, ponad 50 prawie. No to dobra, to kończ ten odcinek. No patrzcie, no przyjście mi przerwali orkę, no co za Żydy, no nie, no, no nie widz... Co ty robisz? No jeźdź się mi z tego pola, cholerę! No ty kur...
Co ten żebaj taki wysoki? Co ten Konowicz tu dowalił za nawozów? Kurde. Nie wiem. Ususa mi kradł. Tuś od kąt. W przyszłym odcinku kopanie będzie. A właśnie, a propos, bo to jest... jeżeli ktoś chce, to zapraszamy. No co, w tym odcinku by było na tyle. 50-minutowy odcinek, walić. No wiesz, że to nie będzie dłuższe, ale to walić to. Także co? By było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku, chyba 12, jak się nie mylę. I co? Trzymajcie się na razie. Cześć.